Praca ekspertów od sieci opiera się na wiedzy. Chodzi nie tylko o dokładne rozeznanie w technologicznym świecie czy orientację w nowinkach sprzętowych. Trzeba czegoś więcej. W naszej pracy musimy przykładowo wiedzieć wszystko o budynku, w którym mamy montować sieć. O tym już jednak słyszeliście, bo temat poruszaliśmy w odcinku poświęconym tworzeniu projektów sieci bezprzewodowej. Oczywiście polecam go waszej uwadze. W tym filmie pójdziemy o krok dalej i opowiemy Wam o pięciu błędach przy projektowaniu i montażu sieci bezprzewodowej. Witam Was w sieci ekspertów. Zaczynamy! Eksperci od sieci bezprzewodowych do każdego projektu muszą podchodzić z niemal detektywistycznym zacięciem, żeby wyłapać wszystkie istotne właściwości budynku, w którym trzeba stworzyć działającą sieć. Pozyskanie pełnej gamy informacji to nasz obowiązek, a nie zadanie klienta, który wcale nie musi zdawać sobie sprawy z tego, co jest ważne przy tworzeniu sieci. Brak wiedzy jest zatem naszym błędem i jest to błąd kardynalny. Wszystkie kłopoty z siecią na każdym etapie jej tworzenia lub eksploatacji sprowadzają się właśnie do niedokładnego wywiadu z klientem lub zrobionej po łebkach wizji lokalnej. Podam wam przykład. Mamy do stworzenia sieć w magazynie. O budynku wiemy wszystko, znamy przeznaczenie sieci, dysponujemy znakomitym projektem, wiemy dużo o składowanych towarach. Ogółem w doskonałym humorze jedziemy na montaż, a tam okazuje się... Że klient potrzebuje, by z jego siecią mogli łączyć się również goście. I co? Czeka nas dodatkowa konfiguracja sprzętu, bo nie wiedzieliśmy, że jest takie zapotrzebowanie. Czego zabrakło? Nikt po prostu o to nie zapytał, a klient uznał, że dostęp dla gości stanowi normalny element sieci. Wniosek jest taki, że jeżeli nie mamy rzetelnych informacji, to na etapie projektowania przyjmujemy błędne założenia, które prowadzą nas na manowce. Wtedy projekt sieci trzeba poprawiać, co zajmuje czas i jest frustrujące, bo robota nie idzie tak jak powinna. Przykłady nieprawidłowego rozmieszczenia punktów dostępu w magazynie można mnożyć, ale ja dzisiaj skupię się na jednym szkolnym błędzie, który moim zdaniem jest dość powszechny. Chodzi o montowanie access pointów z wbudowanymi antenami na słupach konstrukcyjnych magazynu. Dlaczego jest to kłopotliwe? Żeby to zrozumieć, trzeba wiedzieć, w jaki sposób rozprzestrzenia się sygnał z punktu dostępowego. W przypadku wbudowanych w urządzenie anten rozchodzi się on w kształcie sfery przypominającej połowę kuli, której podstawą jest podstawa urządzenia. Jeżeli tego typu access point zainstalujemy na słupie, to propagacja będzie pozostawiała wiele do życzenia, bo duża część sygnału wystrzeli w sufit. A na posadce, gdzie sygnał jest najbardziej potrzebny, otrzymamy go znacznie mniej niż normalnie. Zasięg będzie się zwyczajnie zawężał po promieniu kuli. W zasadzie urządzenia z wbudowanymi antenami w ogóle nie sprawdzają się w magazynach, gdzie mamy do czynienia z dużymi wysokościami montażu. Lepiej stosować je w przestrzeniach biurowych. Do obiektów logistycznych o wiele rozsądniej jest używać sprzętu z zewnętrznymi antenami. Ich sygnał propaguje nieco inaczej i można go ustawiać kierunkowo, jeśli jest taka potrzeba. Więc, ACCESS POINT z zewnętrznymi antenami ustawiony wysoko pod sufitem będzie działał prawidłowo, a ten z wbudowanym zestawem anten nie. Podobnie, jeśli chcemy montować ACCESS POINTy na słupach, należy stosować do tego zewnętrzne anteny, które można ustawić pionowo do podłoża. Cztery takie anteny propagują sygnał w promieniu 360 stopni. Lepiej się nie da. Rozmawiając o sieciach bezprzewodowych, czasem zapominamy o tym, jak ważne dla ich prawidłowego działania jest dobre rozmieszczenie kabli. Trasy kablowe nie mogą być za długie. Nie mogą też przebiegać gdziekolwiek. Ale teraz skupmy się na odległości. Przyjętą normą jest. Że odległość punktu dostępowego od switcha nie może przekraczać 100 metrów. My w IBCS zaostrzyliśmy tę normę do 90 metrów. Determinuje to plan rozmieszczenia szafek z przełącznikami. Jeśli zatem nie zweryfikujemy dokładnie, czy wybrane przez nas lokalizacje są odpowiednie, to potem wszystkie nasze założenia mogą wziąć w łeb. Tu znowu kłania się wizja lokalna. Załóżmy ponownie, że mamy gotowy projekt, na którym zaplanowaliśmy już rozmieszczenie akces pointów i szafek ze switchami. Mamy zachowane odległości. Wszystko się zgadza, ale do czasu. Bo po przyjechaniu na montaż okazuje się, że nad miejscem, gdzie ma być szafka, jest ryskacz przeciwpożarowy. No i to miejsce niestety odpada. Zresztą powody mogą być różne. Tak czy siak, w podobnej sytuacji cały nasz projekt się wali bo po przesunięciu szafki o kilka metrów okazuje się, że trzeba zmieniać lokalizację access pointa, bo trasy kablowe z 90 metrów robią się ponad 100 metrowe, a na to oka przymknąć nie można, więc trzeba od nowa siadać do projektowania. Zostajemy w temacie kabli. Dla monterów sieciowych wykorzystanie istniejących na obiekcie korytek kablowych to kusząca opcja. Zwyczajnie jest wtedy znacznie mniej pracy. Bywa jednak, że to ślepa uliczka. Jeśli mamy do czynienia z korytkami oświetleniowymi, które zasilają tylko lampy, to problemu nie będzie, bo takie przewody nie generują zakłóceń. Jeżeli jednak korytka są wykorzystywane bardziej uniwersalnie do różnych urządzeń, to musimy zweryfikować, jaki sprzęt podłączony jest do kabli, które w nich biegną. Bo może to być jakaś maszyna o dużym poborze prądu. Jej przewody będą zatem generować bardzo silne pole elektromagnetyczne, a to z kolei jest gwarancją masywnych zakłóceń na kablach eternetowych. Tu również wychodzi brak odpowiedniej wizji lokalnej. Specjalizujemy się w montażu sieci bezprzewodowej w obiektach o dużej powierzchni. Często są to magazyny, gdzie składowany jest różnego rodzaju towar. Bywa jednak, że sieć trzeba postawić w hali produkcyjnej, a to jest już zupełnie inna historia. Towar leżący na regałach nie generuje większych problemów, poza tymi związanymi z blokowaniem sygnału. Na hali produkcyjnej wygląda to jednak zgoła inaczej. Przy tworzeniu różnego rodzaju produktów bardzo często mamy do czynienia z zapyleniem, ekstremalnymi temperaturami czy zanieczyszczeniami innego rodzaju. Wszystkie te warunki wpływają na pracę zainstalowanych w tym miejscu urządzeń. Dobrym przykładem jest hala produkująca plastikowe opakowania. Pewnie nie każdy z Was wie, że przy obróbce plastiku powstają opary parafiny. One nie są bezpośrednio szkodliwe dla urządzeń, ale odkładając się, mogą blokować przepływ powietrza, co z kolei prowadzi do przegrzania. Przegrzewający się access point po pewnym czasie będzie sprawiał problemy. Przede wszystkim zacznie się resetować, co będzie cyklicznie wyłączało dostęp do sieci w obsługiwanym przez to urządzenie sektorze. Długotrwałe problemy tego typu mogą zupełnie zepsuć sprzęt. Mając do czynienia z takim zanieczyszczeniem, trzeba dobrać urządzenia, które to bez problemu zniosą. Drugą opcją są natomiast specjalne osłony na sprzęt, które pozwalają im nadawać sygnał, jednocześnie chroniąc ich newralgiczne podzespoły. Kluczem jest zatem dostosowanie sprzętu do warunków, w których ma pracować. No i co? Da się uniknąć tych wszystkich pomyłek? Oczywiście, że tak. Wystarczy zatrudnić profesjonalny zespół ekspertów od sieci bezprzewodowych. Na dzisiaj to wszystko. Kontakt do nas i inne ważne linki macie w opisie pod filmem. Do zobaczenia wkrótce.